Witam serdecznie. Dzisiaj do naszej sieci sprzedażowej Papis zawitał kolejny egzemplarz polskiej salonówki, tym razem Hyundai Tucson. Hyundai Tucson, rocznik 2017 z silnikiem 1.6. Jest to jednostka trzeciej generacji o mocy 132 konie mechaniczne. Także samochód, jak widzicie, wygląda bardzo ładnie, w bardzo ładnym stanie technicznym. W pełni serwisowany, pełen wydruk serwisów, jak zawsze na naszej stronie papis.pl. A tymczasem obejrzyjmy sobie z bliska. Mamy tutaj bardzo ładne felgi aluminiowe, w ogóle niezniszczone. Auto wizualnie naprawdę wygląda bardzo dobrze, powiedziałbym bardzo porządnie. Wnętrze jasny, środek cały. Powiem, naprawdę auto robi wrażenie. Mamy bardzo bogatą wersję tutaj wyposażenia, wersja komfort. Także ubrany jest w kilka potrzebnych asyst, w tym line assist, czyli asysta zmiana pasa ruchu. A tymczasem jeszcze skupmy się trochę na wnętrzu. W środku mamy ładne materiałowe wnętrze. Tutaj mamy taki delikatny pikiecik, natomiast obszycia zewnętrzne, materiałowe, do tego nadmuch z tyłu powietrza dla pasażerów poruszających się w tylnej części pojazdu. Hyundai Tucson, cóż dodać, cóż ująć, auto w bardzo ładnym stanie, zestaw naprawczy, duży, przestronny bagażnik, ładna roleta. Auto naprawdę robi wrażenie. Sprawdzimy sobie jeszcze tutaj jedną rzecz. O, właśnie, mamy kamerę cofania. No i czujniki parkowania z przodu, z tyłu. Jeszcze raz napomknę o tych felgach aluminiowych w bardzo ładnym stanie. Nie są porysane ani ranty, ani nic, co związane z jeżdżeniem po mieście. Także auto naprawdę wygląda bardzo dobrze. Czyste, zadbane, po prostu auto z naszej sieci sprzedażowej nie może wyglądać inaczej. Wejdźmy do środka. W środku sobie opowiemy o czekających na nas miłych niespodziankach w postaci bardzo ładnie albo bardzo dobrze rozbudowanego wyposażenia. Także wcześniej wspomniałem już o line assist, natomiast ciszymy troszeczkę radio. Mamy tutaj do tej naszej 1.6 GDI, czyli silnik, jednostka benzynowa. Mamy ręczną, 6-stopniową skrzynię biegów. No i do tego bardzo ładnie tutaj skomponowany kokpit do klimatyzacji, czyli mamy dwustrefowy klimatronik, do tego ogrzewane fotele pasażera, jak i kierowcy. No i co rzecz naprawdę potrzebna, zimą szczególnie ogrzewana kierownica. Tutaj mamy wzmożony nadmuch na przednią szybę, czyli odmrażanie przedniej szyby. Poniżej wszystkie gniazda USB i AUX. Do tego mamy mode, jeżeli chodzi o kierownicę. Mamy tryb sportowy swojej kierownicy i normalny. Do tego, jak już jesteśmy przy głównej desce, moglibyśmy sobie tutaj może zbliżyć. Mamy asystę zmiany, tylko mamy asystę zjazdu ze wzniesienia. Po prawej stronie nam się tam zapala i gasi. Do tego mamy wyłączenie automatycznego start-stopu. No i czujniki parkowania możemy włączać i wyłączać. Też asysta, o której wspomniałem na samym początku, asysta zmiany pasa ruchu, też jest wyłączana z możliwością praktycznie od razu. Teraz wszystkie ustawienia użytkownika, łącznie ze wspomaganiem kierowcy, z utrzymaniem pasa ruchu, informacją o ograniczeniach. Drzwi, czyli ustawienie oświetleń, światła, wszystkie funkcje dodatkowe. Także auto naprawdę jest fantastycznie wyposażone, ma świetne funkcje. Do tego mamy tutaj tempomat plus limiter prędkości. Ta multifunkcyjna kierownica naprawdę jest bardzo wyczerpująca, jeżeli chodzi o możliwość zagadnień regulacji tą kierownicą wszystkich tutaj funkcji w aucie. Wróćmy na chwileczkę jeszcze do ekranu środkowego. Ekran środkowy
niesie za sobą dużo możliwości zmiennych. Także mamy tutaj wszystkie praktycznie ustawienia. Nawigacja, mapa wygląda właśnie, tu widzę widok mapy, musimy troszeczkę inaczej sobie ustawić. O, tak wygląda mapa. Ekran jest dotykowy, także można tutaj za pomocą ekranu, plus ta cała tutaj klawiatura służy również do regulacji nawi. Mamy też możliwość czytania znaków, radio i wszystkie funkcje związane z mediami, oczywiście po podłączeniu się pod telefon komórkowy. Także auto naprawdę w bardzo ładnym stanie, ładne, piękne wnętrze, ten delikatny beż z ciemnymi wykończeniami, do tego sufitówka też beżowa, auto naprawdę, no powiem tak, zachęca do długich podróży, to duże, wygodne Hyundai bezawaryjne. Myślę, że są to naprawdę bardzo udane egzemplarze, także serdecznie zapraszam, serdecznie polecam ten egzemplarz również. W ogóle egzemplarze z tej generacji są bezawaryjne, także myślę, że kolejny użytkownik długo nacieszy się tym egzemplarzem. Auto w pełni serwisowane, wszystko jak zawsze do wglądu na naszej stronie papis.pl, a ja zachęcam do subskrypcji i do oglądania kolejnych naszych wydarzeń motoryzacyjnych pod tytułem Polskie salonówki sprzedawane w naszej sieci sprzedażowej Papis. Także do następnego. Cześć!